14.10, bitwa polityczna, Monika Borkowska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś na polityczny ring wyszli, proszę Państwa, są już w boksach startowych i nie mogą się doczekać startu tego programu. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, witam Pana, Panie Pośle. Bardzo mi miło. I Jakub Pietrzak, Polska Partia Socjalistyczna, czyli PPS, rzecznik PPS. Dzień witam dobry. Pana. Dzień dobry. No to proszę Państwa, jesteśmy w składzie, jesteśmy gotowi. Ja tylko szybko powtórzę jeszcze, jakie są reguły tego programu. Przed nami 4 rundy. W pierwszych 3 to ja zadaję pytania. W 4 rundzie to moi goście będą pytać siebie nawzajem. I jeżeli usłyszycie Państwo taki dźwięk, to znaczy, że nasz zegar widoczny na dole ekranu zaczął odliczać czas. Natomiast ten dźwięk... Ten dźwięk świadczy o tym, że czas na odpowiedź się skończył i tutaj nie ma litości, proszę Państwa, w tej bitwie nie ma litości, dyscyplina czasowa musi być i tego będę pilnować. Jeżeli wszystko jest jasne, bo jest jasne, prawda? Pytam moich gości. Dla widzów myślę, że też wszystko jest jasne, to zaczynamy. A zaczniemy, proszę Państwa, od tego, co dzieje się wokół polskiej armii, od tych informacji, które no, spłynęły do nas dzisiaj. Okazuje się, że mamy do czynienia z czarną serią w polskiej armii. Okazuje się, że od marca, mówimy tutaj już nie o jednej śmierci tego młodego żołnierza, o którym mówimy od kilku dni na naszej antenie, młodego 21-latka, tylko od marca takich przypadków śmierci było 7. I dlatego pytamy, czy to jest przypadek, czy to nie jest przypadek, co niepokojącego dzieje się w polskiej armii. I pierwsze pytanie do przedstawiciela PPS-u chcę skierować, bo dziś tak się składa, że miejsce miał briefing pana ministra Kosiniaka-Kamysza. I znów, proszę Państwa, z ust pana ministra nie słyszymy na ten temat nic. I pytanie do pana, czy to jest normalne? Bo gdyby nie dociekliwość dziennikarzy, gdyby nie informacje, które płyną od dziennikarzy i informacje zadawane na tych briefingach a propos tych trudnych rzeczy, to my byśmy się, proszę państwa, niczego nie dowiedzieli. Czy to jest normalna sytuacja i czy to jest normalna komunikacja? Czy ona tak powinna wyglądać? Te wszystkie 7 śmierci, zgonów, to oczywiście jest tragiczna wiadomość. To jest coś... no po prostu bardzo przykrego, że do nich doszło. Ta śmierć dzisiejsza, o której Państwo informują, z tego co wiemy, niekoniecznie ma związek z wydarzeniami na granicy. To znaczy Państwo też pokazywali w tym czasie przebitki z granicy z agresywnymi migrantami rzucającymi kamieniami, no ale to nie znaczy, że to jest związane. To znaczy to byłoby nieuczciwe intelektualnie, gdybyśmy do jednego worka te wszystkie śmierci wrzucali. Z tego co wiemy, no ten... No ale też nie możemy dziś powiedzieć, że to nie ma niczego wspólnego, bo nie wiemy, co tam się wydarzyło. Czy to odporność psychiczna też zawiodła? Jeżeli tak, to w związku z czym? No pewnie z napiętą sytuacją na granicy. Prawdopodobnie tak, ale po prostu, żebyśmy nie dali też się wciągnąć w tę narrację, że to... To znaczy, że 7 żołnierzy zostało zamordowanych. Dobrze, ale zostało panu 50 sekund. Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Czy to jest normalna komunikacja prowadzona przez resort obrony? Że my się niczego nie dowiadujemy. Pani redaktor, jeżeli... śmierci były związane z wykonywaniem zadań, no to minister informuje o nich. To były na przykład zgony na poligonach w trakcie ćwiczeń. O tym opinia publiczna się dowiedziała. Jeżeli to jest śmierć żołnierza, tutaj bardzo byłbym ostrożny, bo to są kwestie rodzinne też. Naprawdę bym tego nie wykorzystywał do tutaj przepychanek czyli politycznych. Czyli nie ma pan nic do zarzucenia panu ministrowi? To jeżeli to jest prywatna sprawa rodziny, to nie uważam, że byłoby dobrym, gdyby minister obrony narodowej wychodził na konferencję i o takich rzeczach informował. No to są po prostu... Tylko o tych zatrzymanych żołnierzach też żeśmy się nie dowiedzieli, przypomnę tylko tak na marginesie. No dowiedzieliśmy się. No wiemy, po 2 miesiącach i przypadkiem, dzięki śledztwom dziennikarskim. No błagam pana, naprawdę, to chyba nie tak powinno wyglądać. I teraz 1,5 minuty dla przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, Radosław Fogiel w studiu. Czy można przejść do porządku dziennego, do tego, co dzieje się w polskiej armii? To po pierwsze. A po drugie, no też chcę pana zapytać, jak pan ocenia styl komunikacji i zachowanie pana ministra Kosiniaka-Kamysza?
Oczywiście, że nie można przejść nad tym do porządku dziennego. Każda śmierć żołnierza to przede wszystkim dramat. Dramat dla jego bliskich, dramat dla jego towarzyszy broni i o tym musimy pamiętać, ale też dzieje się w wojsku pod rządami Kosiniaka-Kamysza coś bardzo, bardzo niepokojącego. Kolejne zgony, czy właśnie na ćwiczeniach, czy na poligonie, czy w ramach ćwiczeń wspinaczkowych, czy na granicy, no, czy spowodowane innymi wypadkami, ale za chwilę no, będziemy mieli po prostu jakąś hekatombę w armii zarządzanej przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Widać, że on sobie kompletnie nie radzi. Nie radzi sobie komunikacyjnie, nie radzi sobie pod względem tego, jak należy zarządzać taką instytucją. No, o tamtych żołnierzach zatrzymanych no, opinia publiczna dowiedziała się kilka miesięcy po fakcie. Najpierw Kosiniak-Kamysz w ogóle na Twitterze próbował udawać, że on też się dowiedział. Przecież taki jego wpis wieczorny, że to jest bulwersujące i on wyciągnie konsekwencje. Znaczy próbował naprawdę kłamać w żywe oczy, że o sprawie nie słyszał. No, wymyślili sobie z Bodnarem, no to jest przecież jakaś kompromitacja. A wtedy notatkę dostał na biurko, bo to zostało ustalone. Dzisiaj słyszymy, no panowie z ministrem Bodnarem wymyślili coś w rodzaju perpetuum mobile. Bodnar powołuje w Siedlcach specjalną grupę prokuratorską, która ma ścigać żołnierzy i strażników granicznych, a Kosiniak-Kamysz powołuje biuro pomocy prawnej, które ma ich bronić. No, przecież to jest paranoja. I czas się skończył, ale proszę Państwa, my pozostajemy jeszcze w tym temacie, bo jest to bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego temat. W związku z tym ja w tej rundzie zadam Panom jeszcze po jednym pytaniu, zanim przejdziemy do tak zwanej formuły ad vocem. Wspomniałam o dzisiejszym briefingu Pana Ministra i pytam, czy powinien nas o tych śmierciach poinformować, bo Panowie, Pan Minister dzisiaj na tym briefingu podawał inne statystyki, na przykład dotyczące użycia broni. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi. W pierwszych 5 miesiącach tego roku i pierwszych dniach czerwca 1300 razy. W samym maju to jest 770 razy została użyta broń. I właśnie, proszę Państwa, o używanie broni przez żołnierza, możliwość, o to, jakie są przepisy, będę pytać teraz moich gości w kontekście też ostatniego sondażu, który został opublikowany, a z którego to wynika, że Polacy są za tym, by żołnierze, by obrońcy polskich granic mieli pełne prawo, możliwości i przede wszystkim, żeby się nie bali tej broni używać. Posłuchajmy krótkiego materiału. Czy żołnierze Wojska Polskiego stacjonujący na wschodniej granicy powinni móc używać broni w sytuacji prób siłowego pokonania granicy przez migrantów? Zdecydowanie tak, 57,8%. Raczej tak, 27,9%. Raczej nie, 9,2%. Nie wiem, 3,6%. Zdecydowanie nie, 1,5%. I tu nie ma żadnych wątpliwości, proszę Państwa. Większość Polaków, jak widzimy, zdecydowanie jest za tym, by żołnierze mieli pełne możliwości obrony siebie i obrony polskich granic. Pytanie do przedstawiciela PPS-u, do pana rzecznika Jakuba Pietrzaka, bo słyszymy dzisiaj ze strony ministerstwa, ale też premier zapowiadał zmianę przepisów, które będą umożliwiały, albo inaczej, doprecyzowywały te przepisy, tak? No więc pytam pana, co tam będzie zawarte w tych przepisach, że sytuacja się nagle diametralnie zmieni, bo widzimy, że te przepisy, które obecnie obowiązują, one obowiązują od dłuższego czasu. I nigdy do takich sytuacji przy granicy i do takich sytuacji w szeregach Wojska Polskiego nie dochodziło. Co się zmieni? Co tam będzie zapisane? Nie wiem dokładnie, o jakich sytuacjach pani mówi, że jeszcze mogła tylko pani doprecyzować. No nawiązuje cały czas do tych śmierci, o których dziś się dowiadujemy. Te śmierci niestety na poligonach w czasie ćwiczeń, czy po prostu śmierci żołnierzy z powodów
różnych prywatnych obciążenia niesamowitego psychicznego, jakiemu też poddani są często żołnierze, no, niestety się zdarzały. I to jest to oczywiście ogromna tragedia, ale apeluję po raz kolejny, no, żebyśmy nie wykorzystywali jednak śmierci. No dobrze, ale ja dopytuję pana, czy pan wie, co będzie w tych przepisach, jak będą doprecyzowane, te które dotyczą możliwości strzelania. Jeżeli chodzi o sam sondaż, bo to była jeszcze kwestia, która pojawiła się wcześniej. Czy trochę ucieka pan? Nie, chciałbym po kolei po prostu odpowiadać na to, co się pojawia. Ten sondaż jest dość absurdalny, to znaczy to pytanie jest zadane dość absurdalnie, bo myli środek z celem. Celem jest bezpieczna polska granica, a nie strzelanie do ludzi. Jest też pomiędzy całkowitą bezradnością, biernością żołnierzy i funkcjonariuszy, a strzelaniem do ludzi cała paleta środków, których można używać. No więc po prostu to jest... Ale one są nieskuteczne, jak widzimy. Nie, to absolutnie tak nie jest. Generał Roman Polko też o tym mówił, że po pierwsze tam powinny być zaangażowane większe siły policyjne, i Straży Granicznej, można, jeżeli strzelać to gumowymi kulami, zanim się będzie strzelać gumowymi kulami, są granaty hukowe, są tarcze, są pałki, jest cała paleta środków. Dobrze, i czas się skończył, to ja tylko w nawiązaniu do tego, co pan mówi, przypomnę, bo myślę, że każdy z nas ma wśród znajomych rodziny jakichś policjantów i każdy, kto ich zapyta o to, jakie są aktualnie możliwości szkolenia i jak często na strzelnice są wpuszczani policjanci, wyrobi sobie też na ten temat zdanie. To po pierwsze. Po drugie, my cały czas mamy przed oczyma te obrazki pustych kabur. A pan mówi o zwiększeniu liczby policjantów na granicy. To jest spadek w porządkach Prawa i Sprawiedliwości, te przepisy, które obowiązują. No nie, od 6 miesięcy jest ten rząd, więc wie pan, no to tak można przez 4 najbliższe lata zwalać wszystko na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie toczy się od pół roku. Macie w Sejmie większość, macie możliwości wprowadzania nowych przepisów, nic się w tej sprawie... W końcu jest to naprawiane. Te błędy, które pozostały... Wybaczy pan, bo czas się skończył. Za chwilkę w czwartej rundzie będzie możliwość nawiązania jeszcze takiej interakcji, ale ja tylko przypomnę jeszcze na koniec, że ustawa zaproponowana przez pana prezydenta, która ma właśnie doprecyzowywać te kwestie, od miesiąca leży w Sejmie. Została oddana 2 dnia maja do laski marszałkowskiej i nic się w tej sprawie nie dzieje, bo nie ma, jak widać, woli politycznej. Dlatego też o to pytamy. Radosław Fogiel, przepisy się nie zmieniły do tej pory, no ale zmieniła się sytuacja diametralnie i na granicy, i w wojsku wcześniej do takich sytuacji nie dochodziło. Czy pan podziela zdanie tutaj pana rzecznika, że w zasadzie to strzelanie, taka jest konkluzja, no nie jest jakimś priorytetem, bo są inne możliwości? To może po kolei. Ja cieszę się przynajmniej, że pan rzecznik tutaj uczciwie przyznaje, że sytuacja na granicy nie zaczęła się pół roku temu, no bo rzeczywiście część partii koalicyjnych z Donaldem Tuskiem na czele, część ich polityków robi niesamowite fikołki, próbując nas przekonać, no, że to się coś zmieniło, że to kiedyś były koty z Afganistanu, kobiety i dzieci, a teraz dopiero to są osiłkowie, którzy atakują polskich żołnierzy. Tak było od samego początku, tylko wtedy nasi konkurenci polityczni próbowali to politycznie wykorzystać, wtedy się roztkliwiali, wtedy TVN emitował materiały o człowieku, który rzekomo 6 dni w listopadzie płynął bugiem, wychodząc ledwo nocą na brzeg. No, oni dzisiaj twierdzą, że dlatego na przykład nie głosowali za budową zapory, bo wtedy to była inna sytuacja, teraz się nagle zrobiło groźnie. Nie, groźnie było od samego początku. Ale ja pytam co do o to, dlaczego broni. Wtedy te przepisy były wystarczające, a teraz i nie są. I druga sprawa. Co do użycia broni. Jest odpowiednie zarządzenie ministra obrony narodowej z początku 2023 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, umożliwiające żołnierzom w sytuacji zagrożenia życia, w sytuacji siłowego forsowania granicy użycie broni. No użycie broni oczywiście musi być ostatecznością, ale żołnierz musi zrobić wszystko, żeby granica była bezpieczna, ale żeby jego życie, jego i jego kolegów było bezpieczne i dlatego nie można żołnierzy za to ścigać. I koniec czasu. A ja przypomnę tylko, że ci żołnierze, którzy zostali, no nie aresztowani, ale zatrzymani wtedy 2 miesiące temu, to zostali zatrzymani za to, że oddali strzały ostrzegawcze, alarmowe. No właśnie. I to tyle, proszę państwa. Na tym kończymy ten wątek, chociaż jak wiemy, to temat rzeka, więc w Telewizji Republika na pewno do tego tematu będziemy jeszcze dziś wracać. Tymczasem przechodzimy do rundy drugiej.
A w rundzie drugiej konsekwentnie będziemy pytać o pakt migracyjny, bo to nie jest tak, proszę Państwa, że ten temat był gorący tylko przed wyborami do Europarlamentu, bo cały czas docierają do nas kolejne niepokojące informacje. Informacje i filmy. Jeden z nich, proszę Państwa, z tych filmów wygląda tak. My go będziemy pokazywać w tak zwanym międzyczasie. Myślę, że nasi widzowie go już też doskonale znają. I proszę Państwa, takie niepokojące sceny, jak ta, którą za chwilę zobaczymy, niestety też mają miejsce już w Polsce. I pytanie do moich gości. I zacznę teraz od Radosława Fogla, czyli od Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, jak pan myśli, czy pakt migracyjny to jest taka ściema? Bo my widzimy, że ci migranci nielegalni są już wwożeni do Polski. Tak to trzeba wprost powiedzieć, bo o tym też mówiliśmy, że jesteśmy atakowani i ze wschodu, i z zachodu. Z Niemiec kilka tysięcy osób w ostatnim czasie przerzucono do nas. Trwało także śledztwo dziennikarskie, żeby ustalić w ogóle, gdzie ci ludzie są, bo strona rządowa także milczała w tej sprawie. I dlatego ja pytam, czy ten pakt migracyjny, który teoretycznie wejdzie w życie ma za 2 lata, to jest tylko ściema. I czy pan wierzy premierowi Donaldowi Tuskowi, który mówi, przecież my nie będziemy ani ich przyjmować, ani za nich płacić? No, ostatnie pytanie jest bardzo łatwe. Oczywiście, że nie, bo wiara w cokolwiek, co mówi Donald Tusk, jest przejawem głębokiej naiwności. No, wiele lat doświadczeń w trakcie jego pierwszego rządu nas o tym przekonało. Donald Tusk przecież zarzekał się, że nie wybiera się do Brukseli, a właśnie się do niej wtedy wybrał i wtedy między innymi groził Polsce karami za nieprzyjmowanie nielegalnych migrantów. Prawo i Sprawiedliwość stało zawsze na stanowisku, że nie ma możliwości żadnej relokacji, żadnych paktów migracyjnych, żadnych kwot, żadnego płacenia kar, bo to nie my mamy odpowiadać za błędy polityk migracyjnych krajów rządzonych przez polityków, którzy tę politykę willkommen, jak się ją nazywa, realizowali. No, zmienił się rząd. Momentalnie zmieniła się polityka. Nie ma twardego protestu przeciwko paktowi migracyjnemu. Premier Francji się chwali, że udało się zmusić kraje Europy Wschodniej, no tak nas określa, do tego, żeby pod tym paktem się podpisały i teraz będą migranci relokowani do Polski. Co więcej, no rzeczywiście ta bulwersująca historia z tymi zatrzymanymi w Niemczech, gdzie okazuje się, że do Polski trafiają migranci, którzy przedostali się do Niemiec przez Austrię, czy na przykład przez Holandię, ich się wysyła do Polski. No wygląda na to, że po prostu Niemcy korzystają z tego, że w Polsce jest rząd, który nie potrafi powiedzieć Berlinowi nie i wysyłają do nas tych migrantów, których i u siebie nie chcą. I czas się skończył, panie pośle. Ja pytam o to, bo wiemy, że ci ludzie przerzucani są tutaj, przywożeni na podstawie zupełnie innych przepisów. Tutaj pakt migracyjny nie ma nic do tego, bo to są przepisy, jest szereg w ogóle tych przepisów, między innymi takie porozumienie wielostronne z 91 roku, ale także przepisy unijne, które pozwalają na to i widać, że to się już dzieje. My nie mamy pełnej wiedzy, proszę Państwa, i to pewnie jest też najgorsze. Panie rzeczniku, czy widział pan ten film, który teraz aktualnie jest na naszej antenie? Tak, widziałem. Widział pan. No nie wiem, czy pan spodziewał się tego, że my doczekamy tak szybko takich scen u nas w kraju? Pani, mnie to o tyle umiarkowanie ekscytuje, że dokładnie taką samą sytuację miałem osobiście, że grupa polskich nastolatków skakała po moim samochodzie, a później policja i sąd uznały, że w ogóle nie ma żadnej sprawy. No więc chuliganstwo jest... Nie luzik. Każdy, kto łamie prawo, kto dopuszcza się takich czynów, powinien oczywiście za to odpowiadać. Natomiast ja bym nie wywoływał rasistowskiej nagonki, bo takich sytuacji w Polsce każdego dnia pewnie dzieją się to politycznie setki, skupmy się na tysiące. Tym, o czym mówimy. Tak. Na podstawie których przepisów Donald Tusk nie chce przyjmować migrantów, tak deklaruje, bo mówi, że nie będziemy ani przyjmować, ani płacić. A wiemy, co jest w pakcie migracyjnym. Tam są konkrety. Na podstawie których przepisów prawnych Donald Tusk to oferuje. Tak, no więc po pierwsze jeszcze, żeby była jasność, bo jestem przedstawicielem Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskich Socjalistów. Socjaliści zawsze byli dość sceptyczni, jeżeli chodzi o nieograniczoną migrację, bo my rozumiemy, że to jest narzędzie wielkiego kapitału do robienia z ludzi taniej siły roboczej. Czy nie będzie się pan za Donalda Tuska tłumaczył? Po pierwsze. Po drugie, polski rząd zagłosował przeciwko paktowi migracyjnemu i to było jedyne już w zasadzie, co mógł zrobić po tym, jak Mateusz Morawiecki przeprowadził beznadziejne negocjacje w Brukseli. No ale wszyscy wasi europosłowie
posłowie głosowali w Parlamencie Europejskim za. Polski rząd za czasów Mateusza Morawieckiego, za czasów Prawa i Sprawiedliwości wynegocjował beznadziejny pakt migracyjny, a w zasadzie niczego nie wynegocjował. Przede wszystkim tego, żeby uchodźcy z Ukrainy wliczali się do tych kwot uchodźców. Gdyby polski rząd potrafił coś załatwić w Brukseli, ale proszę państwa, bardzo dobrze się składa, bo teraz jest czas na tak zwane ad vocem, a ponieważ kamyczek do ogródka Prawa i Sprawiedliwości wrzucony, to teraz 40 sekund dla pana posła. To jest dokładnie właśnie tak, to, jaką politykę my prowadziliśmy. Polski rząd nie godził się na samą ideę paktu migracyjnego, na samą ideę tego, że ktoś ma być zmuszany taką czy inną liczbę nielegalnych migrantów przyjmować, że będziemy wyceniać za głowę 20 tysięcy euro, a może 50 tysięcy euro jest warty ten człowiek i będziemy negocjować. Nie, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie godził się na pakt migracyjny sam w sobie. Dlatego ja nie traktuję tego jako zarzut, tylko traktuję to jako pochwałę. My nie negocjowaliśmy warunków naszej kapitulacji, my po prostu walczyliśmy. 40 sekund dla pana. Czas w ramach tej walki znanego jest wszystkim pisowskiego machania szabelką, no właśnie mamy to, co mamy. Mamy pakt migracyjny w takiej formie, w jakiej mamy. Znaczy państwo, nie byliście zainteresowani na przykład tym, żeby na uchodźców z Ukrainy też Unia Europejska przeznaczyła pieniądze, właśnie, bo nie chcieliście wyceniać uchodźców. Lewica mówiła, że właśnie 500 euro za każdego przyjętego imigranta, uchodźcę z Ukrainy powinna Polska dostawać od Unii Europejskiej, żeby odciążyć polskie państwo i odciążyć obywateli. Państwo nie byli zainteresowani, bo państwo woleli machać szabelką. A to ja nie i mogę dzisiaj, nie zapytać, dlaczego pan uważa, że uchodźca z Ukrainy jest wart 500 euro, a nielegalny migrant kilkadziesiąt tysięcy euro? No bo to jest różnica miesięcznie, a przez ileś lat utrzymanie, no to już mógłby pan to przeliczyć. To jeszcze jedno zdanie, dobrze? W związku z tym... Tak, no więc, no niestety, to są konsekwencje nieudolnych rządów Prawa i Sprawiedliwości, słabości w Unii Europejskiej. No dobrze, ale to już pan powtarza. To w takim razie kropka. Niech to wybrzmi w końcu. Nie, no to ja dopytam pana. Niech ktoś bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czy zna pan chociaż jednego europosła Prawa i Sprawiedliwości, szerzej Zjednoczonej Prawicy, który zagłosowałby w Parlamencie Europejskim za paktem migracyjnym? Ale jedno ustalenie nazwisko. Tego był rząd polski. Ale nie zna nie pan. Europosłowie Prawa no i Sprawiedliwości. No nie, głosowania. No przecież premier pakt migracyjny klepany był tam. Ale i to tam były głosowania. Negocjowany był przez przedstawicieli rządów. A i Mateusz pan, Morawiecki zawalił te roboty. Przyznajcie zna państwo, pan że zawalił te roboty. Prawda, tak samo jak no ja wiem, w sprawie że to jest niewygodny ładu. Temat. Jedno nie, niewygodne, nazwisko. Niewygodne jedno nazwisko. Mówienie o tym, kto naprawdę jest za ze strony Prawa i Sprawiedliwości, kto podniósł rękę za paktem migracyjnym. No Mateusz Morawiecki nie wynegocjował niczego, tak samo w sprawie Zielonego Ładu. I jest za to odpowiedzialny. Taka to jest retoryka, to państwo, nasi widzowie, oceniają, czy jest wiarygodna. I tak dobrnęliśmy, proszę państwa, do końca rundy drugiej. Zaczynamy rundę trzecią. No a w rundzie trzeciej porozmawiamy o zarzutach, nowych zarzutach dla adwokata Donalda Tuska. Chodzi, proszę państwa, o Romana Giertycha, który, jak się okazuje, unika prokuratury. Cały czas w tle tej sprawy jest afera z Polnordem. Ta sprawa wraca jak bumerang. No niestety chyba nie będzie łatwo panu mecenasowi się od tej sprawy, proszę państwa, uwolnić. W charakterze podejrzanego zaproszony był do prokuratury regionalnej w Lublinie, proszę państwa, pan mecenas, na siódmy dzień maja zaproszony był i jak się dowiadujemy nie stawił się, zlekceważył, bo kwestionuje fakt statusu podejrzanego. No właśnie, zlekceważył to wezwanie, bo kwestionuje fakt statusu podejrzanego. To jest, myślę, w tej sprawie kluczowe i pytanie do przedstawiciela PPS-u w takim razie. Jak pan to ocenia? No bo z jednej strony na ustach są frazesy dotyczące rozliczeń. Zły PiS musi być rozliczony. Pan mecenas siedzi dumnie podczas przesłuchań, tak, na komisjach śledczych. Tutaj pręży muskuły, a my dowiadujemy się, że on generalnie sam nie stawia się do prokuratury we własnej sprawie. Jak pan to ocenia? Teraz chciałbym, ponieważ bronił Romana Giertycha, to też nie do końca nie ciekawi mnie, co pan ma do powiedzenia na ten temat. Uważam, że to jest dawanie złego przykładu. Zachowuje się niestety tak jak Daniel Obajtek, który unika też odpowiedzialności stawiania się przed komisjami śledczymi. Natomiast nie wiem, czy to nie jest czy adwokata Tuska, jak państwo mówią, czyli adwokat Romana Giertycha, tutaj nie korzysta z jakichś możliwości, które gwarantuje prawo, żeby
właśnie, żeby podjąć takie środki. Znaczy, czy to jest bezprawne, czy to się mieści w ramach jakichś procedur, trudno mi teraz powiedzieć, ale uważam, czy to jest etyczne, zły przykład. Czy to jest moralne? Że to jest zły przykład, że niemoralne jest nie stawianie się przez Daniela Obajtka na obradach Komisji Śledczej i uciekanie. A jakieś zarzuty ma Daniel Obajtek? No jest wezwany przed oblicze Komisji Śledczej. Ale czy ma jakieś zarzuty? I powinien do prokuratury? Się jakieś zarzuty konkretne jest wezwany, są postawione mu? Jest wezwany, był wezwany przed Komisją. No wie pan, ja o to pytam, bo nie wiem, czy nie jest nadużyciem jednak zestawianie tych dwóch polityków. Nie, jeżeli ktoś, właśnie, jeżeli ktoś dostał wezwanie, to jego obowiązkiem jest się stawić. I to tyczy się zarówno Daniela Obajtka, który unikał odpowiedzialności i ukrywał się za granicą, i Romana Giertycha, który też nie chce się stawiać teraz przed obliczem sprawiedliwości, ale bardzo dobrze świadczy o polskim rządzie i pokazuje, że nie ma równych i równiejszych i że polska prokuratura za nowej władzy, za nowych rządów, no, traktuje wszystkich równo. No i o komentarz do tej sprawy poproszę też pana posła z Prawa i Sprawiedliwości. Przypominam, Radosław Fogiel z nami jest. I ja tylko kilka faktów jeszcze, bo jeżeli tutaj porównujemy tych dwóch polityków, Daniela Obajtka, który faktycznie nie stawił się przed komisją, ale no, podobno nieskutecznie został wezwany, z tego, co się dowiadywaliśmy w międzyczasie, więc trudno też stawiać się gdzieś, jeżeli to wezwanie nie wpłynęło. Z drugiej strony mamy Romana Giertycha, który, jak państwu przypomnę, bo pamięć ludzka dobra, ale krótka czasem. W październiku 2020 roku Roman Giertych, no, prokuratura go aresztowała, próbowała go aresztować i on wtedy zemdlał, jak państwo pewnie pamiętają, po czym uciekł do Włoch. To też są fakty, które trzeba, proszę państwa, przypominać. A zarzuty dotyczą działania na szkodę spółki Polnord i przywłaszczenia mienia wielkiej wartości, proszę państwa. Chodzi tutaj o 72 miliony złotych. I dlatego ja pytam, czy zestawianie Romana Giertycha w tym momencie z jakimkolwiek innym politykiem no jest w ogóle racjonalne, tak? Etyczne, moralne. Jak do tej sprawy odniesie się pan poseł? Ja po pierwsze bym się wstrzymał z tym entuzjazmem co do prokuratury i braku równych i równiejszych, bo jakoś jednak ci równiejsi się znaleźli. Tomasz Grodzki. Kilkaset osób zeznało przeciwko niemu. Prokuratura uznała, że tej sprawy nie ma co kontynuować. Pan Karpiński, który specjalnie się dla niego pan minister Hetman zrzekł mandatu europoselskiego, żeby ten mógł go objąć. I tak można wymieniać. Gdyby prokuratura kontynuowała sprawę pana Grodzkiego i ciążących na nim zarzutów, to nawet mógłbym się zgodzić. No ale widać, że tak nie jest. Widać, dobra, że co z Giertychem? Bo 50 sekund zasada zostało. Neumana obowiązuje. Dobrze, że pan wspomniał pana prezesa Obajtka, bo pan prezes Obajtek chciał się stawić przed Komisją Śledczą. Jasno poinformował, że po wyborach z przyjemnością się stawi. I co się stało? Pan poseł Szczerba powiedział, że teraz to on już nie chce pana Obajtka. Czyli widać było to, co mówiliśmy od początku. To miała być prywatna kampania wyborcza pana posła Szczerby, prowadzona z użyciem Komisji Śledczej. I dzisiaj już pan Szczerba nie jest zainteresowany. A Roman Giertych, tak jak wtedy zemdlał i umknął do Włoch, no tak teraz liczy, że uda mu się umknąć przed odpowiedzialnością. Stroi się w piórka demokraty, stroi się w piórka wielkiego inkwizytora, a we własnej sprawie boi się stanąć przed prokuraturą, gdzie zarzuty są naprawdę, naprawdę poważne. 40 sekund dla pana rzecznika. Gdyby ktokolwiek z państwa dostał wezwanie, czy na policję, czy do sądu, czy przed komisję śledczą i powiedziałby, że no, stawię się, ale za 3 miesiące, jak będzie mi to wygodne, to bylibyście państwo doprowadzeni prawdopodobnie i musielibyście się stawić przed obliczem komisji, prokuratury czy policjanta. Daniel Obajtek nie musi, bo ma mnóstwo kasy, kupił sobie penthouse na Węgrzech i może się tam ukrywać i przemykać z penthouse'u drogiego do luksusowej limuzyny i tylko przyjeżdżać na chwilę do Polski, robić kampanię. No więc to są właśnie równi i równiejsi. Znaczy sytuacja, w której właśnie jak kogoś stać, żeby gdzieś uciec, zamieszkać, nie stawiać się przed obliczem sprawiedliwości, no to może sobie robić co chce i jest nieetyczne. Jak padają trudne pytania, to zawsze łatwo zasłonić jest się Danielem Obajtkiem. Widać, kontekst, że temat Romana Giertycha trudny, proszę państwa. Ale 40 sekund przecież, dla... że nie powinien tego robić. Cenię to bardzo, tą szczerość. 40 sekund dla pana posła. Ja
też sobie cenię, że pan tak krytycznie podchodzi do faktu, że Roman Giertych posiada posiadłość pod Rzymem, gdzie przez 3 lata ukrywał się przed sprawiedliwością. Całą kampanię wyborczą prowadził z zagranicy. Ale co do Daniela Obajtka, którym tak chętnie pan szermuje, znowu rzeczywistość jednak weryfikuje pańskie słowa, bo pan Szczerba chciał doprowadzenia pana Obajtka siłą przez policję, tylko sąd się nie zgodził. Niezawisły sąd nie zgodził się. I tak byłoby w sprawie każdego obywatela. Bo jeżeli widzimy, że próbuje się robić polityczną szopkę na chwilę przed wyborami, de facto próbuje się uniemożliwiać prowadzenie kampanii, to jest to działanie przeciwko demokracji. Dziękuję za to, że pan poseł przestrzega dyscypliny czasowej, robię bo ona jest kluczowa w tym programie. Kończymy rundę trzecią. Proszę państwa, przechodzimy do rundy czwartej. A w rundzie czwartej standardowo to moi goście zadają sobie pytania i teraz podglądam na moje notatki, co by się nie pogubić, bo wartka akcja w tym programie. Teraz jako pierwsze pytanie zadaje pan poseł. Ja może wrócę do tej kwestii, która tak szybko nam umknęła, czyli paktu migracyjnego, bo gruntownie nie zgadzam się z tą tezą, którą postawił pan rzecznik, to znaczy negocjowania czegokolwiek, bo to trochę tak, jakby ktoś napotkał grupę osiłków, którzy chcą spuścić mu, mówiąc kolokwialnie, łomot, no i oni by w swej łaskawości zezwolili na to, możemy negocjować, czy nas będzie 10, czy 8. Nie, ja się na coś takiego nie zgadzam. I chciałem zapytać, czy przedstawiciele lewicy w nowym parlamencie będą mieli na tyle determinacji, na tyle odwagi, że jeżeli jakiekolwiek sprawy dotyczące przymusowego wysyłania migrantów do Polski wrócą, żeby zagłosować przeciw. Bo do tej pory wszyscy przedstawiciele lewicy nie powstrzymywali tego w Parlamencie Europejskim. Nie ma co tego zrzucać na poprzedników. Głosowania są jasne. Ja bym oczekiwał teraz, że... Dobrze, pytanie padło. Zagłosują przeciw. Panie pośle, ja rozumiem, korzystacie z czasu na długie intro, ale przyspieszamy. Zbyt wielu tych europosłów w przyszłym parlamencie nie będzie, ale proszę bardzo, 40 sekund dla pana. No, Prawo i Sprawiedliwość nie chciało negocjować, ale nie było w stanie tego zablokować. No więc w sytuacji, w której było wiadomo, że nie jesteście... Ale nie tego dotyczy pytanie. Ale był długi rozbieg, więc ja też chciałbym zrobić chociaż krótki rozbieg. Ale pan ma 40 sekund. No, ale to jak da mi pani powiedzieć, to ja zdążę. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość było w stanie to zablokować, to faktycznie takie szantaże można by było stosować. Nie byliście w stanie tego zablokować. Jak zachowują się wasi ludzie? I nie byliście w stanie wynegocjować dobrych warunków, które byłyby korzystne dla Polski. Europarlamentarzyści polscy z lewicy, powiem się, że już w ogóle żadni nie będą mieli zbyt wiele do powiedzenia w tej sprawie, ponieważ to, co zostało wynegocjowane beznadziejnie przez rząd Mateusza Morawieckiego i polski rząd zagłosował przeciwko temu, no już przeszło niestety. Nie będą mieli nic do powiedzenia europarlamentarzyści z lewicy. Teraz pan zadaje pytanie, proszę bardzo. Zaskakujące te deklaracje dzisiaj trzeba przyznać w naszym programie. Bardzo proszę o pytanie, tylko bez intro. Co powiedziałem. Ja może o prezesa Kurskiego pana zapytam, bo to w pana okręgu chyba startował Jacek Kurski. No czy to nie jest jednak jakaś, jeżeli nie żółta, to czerwona kartka dla tej dawnej polityki Prawa i Sprawiedliwości? I po prostu czy państwa wyborcy, czy Polacy nie ocenili skrajnie negatywnie tego, co działo się w mediach publicznych? No i tej polityki, którą prowadziło Prawo i Sprawiedliwość na odcinku medialnym. Jeśli chodzi o media, to przede wszystkim trzeba przypominać na każdym kroku, że doszło do nielegalnego, bezprawnego, siłowego przejęcia mediów publicznych przez obecnie rządzących. Odpowiedzialny za to Bartłomiej Sienkiewicz dał nogę do Brukseli. Liczy, że go tam sprawiedliwość nie dosięgnie, ale kiedyś wszyscy, którzy w tym brali udział, za to odpowiedzą. Jeśli chodzi o Jacka Kurskiego, ja pamiętam zarzuty, że w ogóle znalazł się na naszych listach. Myśmy mówili wtedy, że wyborcy zdecydują, poddaje się demokratycznej weryfikacji i wyborcy zdecydowali, kto chcą, żeby ich reprezentował z Mazowsza, z Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Demokracja w działaniu.
I czas się skończył, czas naszego programu także się, proszę Państwa, kończy, ale jeżeli mogłabym trochę wyjść z roli, bo widzicie Państwo, że uderzenie Jacka Kurskiego cały czas na czasie i cały czas na fali. No, był to też mój prezes telewizji, więc to tylko tak na marginesie powiem, że dziś neotelewizja, nielegalna telewizja polska, a mówię o kanale informacyjnym w tej chwili, notuje spadki na poziomie prawie 80% i to powinno naszym widzom dać też pewien obraz tego, jak ta telewizja wyglądała i jakim szacunkiem cieszyła się jeszcze jakiś czas temu przed wyborami, a jakim szacunkiem cieszy się, proszę Państwa, teraz. I myślę, że to tyle w temacie, a jeżeli chcielibyśmy rozliczać tych, którzy się nie dostali, to trzeba byłoby tu wymienić też długą listę polityków, nie dostali do Europarlamentu, długą listę polityków i lewicy, i trzeciej drogi, tak? No bo tu chciałam rozbić jeszcze na PSL, ale wiadomo. Mam nadzieję, że będzie do tego sposobność, że spotkamy się jeszcze w takim składzie. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszy program. Jakub Pietrzak, Polska Partia Socjalistyczna. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za obecność w naszym programie. Zamiast nielegalnej TVP oglądają nas tutaj w Republice. To ja się przyłączam do tych życzeń i oczywiście zachęcam, proszę Państwa, zostańcie z nami, bo u nas cały czas na antenie ogień. Monika Borkowska, do zobaczenia.